Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, doktor Anna Torpeda. Kłaniam się nisko, po samo pisisko, jak zwykle dobry wieczór, dzień dobry. Zależy Państwo są, o której nie mogę się wysłowić, taka jestem podekscytowana naszym spotkaniem. Co tygodniowym, oczywiście w każdą niedzielę o 20:00 porady seksualne dr Anny Torpedy. Cieszę się, że są Państwo ze mną i że będziemy dzisiaj mogli wspólnie wyjaśnić kilka spraw. Kilka spraw sobie wyjaśnimy, prawda? Te, które zdążymy. Za wszystkie Państwa pytania oczywiście bardzo dziękuję. One są bardzo ważne, bardzo cenne. Bez nich ten program nie miałby sensu i nie istniałby w ogóle. A Państwo wciąż wysyłacie nowe pytania. Nie wiem już, kurwa, skąd można wymyślić tyle pytań, ale Państwo jakoś dajecie radę. I cieszę się i gratuluję. Proszę Państwa, a gdzie zadajemy pytania? Oczywiście w każdy poniedziałek. Przez cały dzień na Instastory jej perfekcyjność. Proszę tam sobie wejść, przeklikać, przesprawdzić coś tam i wpisać. Tam jest takie pole, że można wpisać. Do tego zachęcam, zapraszam. Proszę pamiętać, że pytania są anonimizowane. Ja nie wiem, kto je zadaje. Nikt nie wie, kto je zadaje. Nikt nie wie, tylko wiadomo jedno. Odpowiadam ja, dr Anna Torpeda. Proszę Państwa, lecimy oczywiście z pytaniami, bo to nie ma czasu, żeby tu, prawda, opóźniać. Pytanie pierwsze. Który penis daje więcej przyjemności? Dłuższy a cieńszy, czy krótszy a grubszy? Często zadawane pytanie. Często, naprawdę. Proszę Państwa, oczywiście nauka w tym zakresie jest dosyć jasna. Dosyć oczywista i dosyć, wydaje się, podjęła decyzja. Nie ma tu raczej większych wątpliwości. Istotniejsza jest grubość. Więc jeżeli nawet on jest krótki, ale gruby, to na pewno przyda się bardziej niż ten długi, a cienki. Proszę Państwa, proszę o tym pamiętać i proszę tak sobie wybierać partnerów seksualnych, żeby mieli grubsze jednak te penisy. Dlaczego, proszę Państwa? Ponieważ te miejsca, które są istotne dla stymulacji podczas seksu właśnie z użyciem penisa, to są te miejsca, które są dosyć płytko położone, jeżeli chodzi o penetrację, jakiej dokonujemy, prawda, wewnątrz drugiej osoby. Także naprawdę nie ma potrzeby, żeby to było jakieś 27 cm. Wystarczy europejskie, czy polska chyba średnia, to jest chyba 15 i coś tam. Byleby, prawda, grubość jakaś była i to będzie okej. Okay. Także dziękuję, pozdrawiam serdecznie dr Anna Torpeda. Pytanie drugie. Uczucie mojego partnera chyba wygasło. Co zrobić? Po pierwsze, nie panikować. Nie panikujmy, nie ma co. Zastanówmy się zaraz spokojnie. Może to tylko nam się tak wydaje. O, to po pierwsze. Po drugie, rozmawiamy. Proszę Państwa, rozmowa. Związek to jest cały czas rozmowa. Dialog, konwersacja. Bez rozmowy, bez dialogu, bez konwersacji nic nie będzie ustalone. Proszę porozmawiać po prostu o tym. A jeżeli rzeczywiście partner to potwierdzi, że uczucie wygasło, to należy zastanowić się, czy bez tego uczucia ten związek ma sens. Być może ma. Nie zawsze potrzebne jest uczucie, żeby związek działał. Czasem wystarczy, prawda, przywiązanie, czasem wystarczy wspólny kredyt mieszkaniowy, czasem wystarczą inne rzeczy, proszę Państwa, naprawdę. A czasem wystarczy po prostu seks. Oczywiście. Proszę Państwa, nie ma co się tu pierdolić. Proszę po prostu zapytać i podjąć decyzję. I to jest moja rada. Doktor Anna Torpeda, dziękuję serdecznie. No to jest dziwne pytanie kolejne, które Państwo zadali, ale spróbuję na nie odpowiedzieć. Oczywiście, jak zawsze, jeżeli pytanie jest z mojej jurysdykcji, to ja spróbuję odpowiedzieć. Czy istnieje gejowskie miasto seksu? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, proszę Państwa. Oczywiście jest wiele miast, które próbuje być stolicą gejowską, które próbują przyciągnąć do siebie jak najwięcej gejów, które próbują kreować się na najbardziej otwarte na gejów miasta. To oczywiście San Francisco, to oczywiście Oslo, to oczywiście Berlin, to oczywiście Amsterdam, to oczywiście Key West. Wiele, prawda, miast, wiele miejscowości, które walczą o taki prym, o taką prawda, palmę pierwszeństwa. Proszę Państwa, czy jest miasto, które... Ja myślę sobie tak, że gdybym rzeczywiście miał wskazać jedno z tych miast, które moim zdaniem na ten tytuł mogłoby zasłużyć, byłoby to jednak Key West w Stanach Zjednoczonych, jako miasto, które rzeczywiście bardzo oddało się gejowskiej turystyce, gejom, gejostwu i po prostu temu całemu brudowi seksualnej rewolucji gejowskiej. Także myślę sobie, że jeżeli już, to tam należałoby tego szukać, ale czekam, może Państwo macie lepsze odpowiedzi. Moje doświadczenie tu jest ograniczone. Czekam. Jakby co można pisać, śmiało proszę oczywiście. I dziękuję za pytanie. Pozdrawiam dr Anna Torpeda. Proszę Państwa, kolejne pytanie, no właśnie, trochę techniczne, trochę niekoniecznie. Ojej, coś mi włos się przykleił. Proszę Państwa, pytanie brzmi, po co komu obrzezanie? A, dobre pytanie.
Po co komu obrzezanie? Proszę Państwa, przypomnę, może tym z Państwa, którzy nie wiedzą, albo to nie przypomnę, tylko poinformuję. Obrzezanie oczywiście polega na usunięciu najdalej wysuniętej części napletka z penisa, tak żeby odsłonić żołądź penisa i żeby napletek nie zakrywał jej podczas gdy penis nie jest w zwodzie. Po co komu obrzezanie? No oczywiście na wielu osób ono ma znaczenie religijne. Proszę Państwa, religia to nie jest moje... nie. Poza moją jurysdykcją się nie mieszam. Wtedy to już róbcie co chcecie tam w tych waszych religiach. To mnie nie obchodzi. Natomiast wiele osób twierdzi, że obrzezanie ma także pewne właściwości takie ułatwiające higienę, czy zachowanie higieny penisa. No rzeczywiście w pewnym sensie to oczywiste. Tu mówimy, prawda, o eliminacji właściwie niemalże zjawiska mastki. Ale poza tym, proszę Państwa, proszę pamiętać, że badania wskazują, że obrzezane penisy są nieco bardziej wrażliwe na wirusa HIV i łatwiej na przykład się zarazić wtedy takim wirusem podczas kontaktu z osobą zarażoną. Proszę Państwa, także proszę tutaj zmierzyć plusy, minusy, nie podejmować takiej decyzji jakoś tak łatwopalnie, bo jak to już się utnie, to już nie odrośnie. Także, proszę Państwa, proszę uważać i proszę zastanowić się głęboko nad tym, czy obrzezać, czy też jednak nie. Dziękuję, doktor Anna Torpeda. O, czemu dla niektórych robienie loda jest poniżające? Proszę Państwa, wydaje się, że to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, w ogóle z takiego nastawienia do seksu jako czegoś, co może być poniżające. No, nie wiem dlaczego, bo jednak w seksie przecież chodzi o to, żeby sprawić sobie komuś przyjemność. A jak to robimy, no to już przecież zależy tylko i wyłącznie od nas i nikomu nic do tego. Aczkolwiek rzeczywiście przez lata wpajana nam ideologia mówiąca o tym, prawda, że seks tylko waginalny i tak dalej. I tu wiele różnych, prawda, czynników, no, powodują, że rzeczywiście to troszeczkę wyjaśnia. Natomiast z drugiej strony chodzi także o to, pozycję. To znaczy o to, że osoba, która jest stroną receptywną podczas seksu oralnego, to znaczy taką, która przyjmuje do ust penisa, jest w pozycji klęczącej. A pozycja klęcząca kojarzy nam się właśnie z podległością, z uległością, z poddaństwem, z byciem, prawda, jakimś tam zniewoloną osobą. Ja myślę sobie, że to prawda, działa, ta wyobraźnia, to skojarzenie. Ale proszę tak nie myśleć, proszę tak wcale nie myśleć, to nie ma sensu. Proszę pamiętać, że w seksie robimy to, co chcemy i jak chcemy, dopóki wszyscy się na to zgadzają i jest to legalne. Proszę Państwa, szalejcie, róbcie sobie lody, róbcie sobie, obciągajcie sobie, róbcie sobie tam lizanie łechtaczki, wszystko sobie róbcie, co tylko chcecie i ja Wam życzę powodzenia. O, doktor Anna Torpeda. Proszę Państwa, musimy lecieć dalej. Czy to źle, jeśli podczas masturbacji dochodzę w kilka sekund? Ano, nie źle. Co to znaczy źle? No jeżeli czasem trzeba szybko dojść, to trzeba szybko dojść. To trochę jak w życiu seksualnym. Czasem trzeba szybciej, czasem wolniej. No właśnie, ja a propos tego pomyślałem sobie, że przypomnę Państwu o czymś, co kiedyś być może Państwo nie widzieli, a mianowicie o takim czymś, co nazywa się lasso, takie na penisa, firmy J-Boa. Ja pokażę. Ojej, wysunęło się, tutaj się wysuwa. Pudełko ja zaraz pokażę, może troszeczkę bliżej. O, tak wygląda to lasso erekcyjne. Lasso erekcyjne, proszę Państwa, ja tutaj wyjmuję z pudełeczka. Ono jest pięknie. Oj, bo tu mi się wszystko spada. Jest pięknie zapakowane. Proszę zobaczyć, jakie ma piękne, takie niemalże jak biżuteria opakowanie. Prawda, otwieramy i tu w środku. Wow! Lasso erekcyjne, proszę Państwa, firmy J-Boa. Ja wyjmę teraz to lasso, wyjęłam to lasso. Proszę Państwa, no oczywiście jakby instrukcja obsługi jest dosyć prosta tego lassa. Jak to zrobić, no prawda? Oj, tutaj mi się coś zrobiło. Wystarczy tutaj spojrzeć z tyłu na rysunki wyjaśniające, prawda? Ja nawet nie muszę wtedy zbyt dużo mówić, wszystko widać. Prawda, wystarczy po prostu na penisa w trakcie wyzwodu nałożyć to lasso erekcyjne u nasady penisa i oczywiście odpowiednio tutaj docisnąć lub obluzować, prawda, to jest taki materiał gumowaty, więc to dosyć łatwo ten metalowy tutaj ścisk pracuje. Po co nam takie lasso erekcyjne, Państwo zapytacie, po co? A ja odpowiem. Lasso erekcyjne służy wydłużaniu stosunków. Tak, jeśli okazuje się, że Państwo za szybko dochodzą, albo po prostu nie za szybko, ale chcecie wydłużyć ten czas dochodzenia i macie penisa, to jest idealne rozwiązanie. Lasso erekcyjne. Bardzo proste urządzenie wydawałoby się, ale to akurat wykonane jest z bardzo dobrych materiałów, nie zniszczy się, służyć może przez wiele lat. Jest do tego jeszcze
dostosowywalne na każdą niemalże grubość penisa. No właśnie na każdą. Nie wyobrażam sobie takiego, żeby był penis, na który to się nie nałoży. Na małe, duże, grube, cienkie, nieważne. Wszystko to, proszę Państwa, właśnie z tym można działać. Wydłużyć sobie stosunek. Mieć z niego większą przyjemność. Ale po prostu też wprowadzić jakiś element zabawowy. Ja chowam z powrotem, proszę Państwa, do tego pięknego pudełka. Przypominam, że takie właśnie lasso erekcyjne można kupić w sklepie Kinky Winky. A oczywiście, proszę Państwa, w sklepie, w sekshopie Kinky Winky można kupić takie, o ja znowu tutaj schowałam pięknie, Kinky Winky, a z hasłem Torpeda macie Państwo dodatkowo 7% zniżki na coś takiego. Zresztą na wszystkie zakupy, nie tylko na to. Macie Państwo, nie mogę teraz wsadzić, ja tutaj tak mam problemy czasem ze wsadzaniem, o już. Ze wszystkim możecie Państwo kupić 7% zniżki z hasłem Torpeda, do czego zachęcam, zapraszam i polecam dr Anna Torpeda. Odkładam, proszę Państwa. No i co? Jeszcze zdążymy jedno pytanie? Zdążymy jeszcze jedno pytanie. Czy niebinarna translesbijka może być dobrym aktywem? Tak. Oczywiście, proszę Państwa. Nie ma znaczenia, czy ona jest binarna, niebinarna, czy jest trans, czy nie jest trans. Oczywiście, że może. Każdy może. Bycie, proszę Państwa, dobrym aktywem nie jest uzależnione w żaden sposób od tego, czy jesteśmy cis, trans, lesbijką, gejem, kimkolwiek, czy tam binarną, niebinarną. To nie ma znaczenia, proszę Państwa. Bycie pasywem, dobrym pasywem, aktywem, przepraszam, to było pytanie o aktywa. Bycie dobrym aktywem oznacza przede wszystkim, że w głowie jesteśmy dobrym aktywem, proszę Państwa. Seks zaczyna się w głowie. I z tą myślą Państwa dzisiaj zostawię, bo musimy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tak patrzę, no niestety, tyle pytań zdążyliśmy odpowiedzieć. Proszę Państwa, ja się nazywam dr Anna Torpeda, to były porady seksualne dr Anny Torpedy, moje, jakby nie patrzeć na to. Państwa serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Pytania zadajemy w poniedziałki na Instastory i Perfekcyjności, proszę to korzystać, zadawać pytania. To po pierwsze, po drugie, widzimy się oczywiście za tydzień w niedzielę o 20:00. Na YouTubie, jak zawsze, na YouTube. No i na sam koniec zapraszam Państwa także do tego, żeby Państwo mnie followowali, tak każą mi mówić teraz, followowali na TikTok, portal TikTok, społecznościowy TikTok, gdzie także jestem jako dr Anna Torpeda. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za tydzień. Czekam na Państwa pytania. Pozdrawiam serdecznie. Dr Anna Torpeda.